To jest znowu jakiś świecący. No mówię, to jest jakiś mocniejszy. Na 100%. To jest niemożliwe, żeby taki jeden tak był taki mocny. Ej! Ale dobrze przynajmniej, że świeci w ciemności. Łatwiej go trafić. Let's go! Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Sons of the Forest. Nagrywam to zaraz po tamtym odcinku z kataną i ze złotą maską. Cały czas się jaram tą kataną, naprawdę. A to głównie dlatego, że zdobyłem ją, nie wiem. Oj, shit. Ej, czemu ja się boję? Chodź tu. Głównie dlatego się tym jaram, bo zdobyłem ją jakieś 15 minut temu. Gdzie jest ten cave? Tam. Płyniemy? W jeziorze nie powinno być rekinów. Lecimy. A teraz to tylko strach się bać rekina. Nie ma się kogo teraz bać. Kanibale, nie wiem, te słabsze mutanty, katana, pu, nie ma. Palczasty, jedna strzała, wyciągamy mocniejszą siekierę, pu, nie ma. Demony, krucyfiks, pu, nie ma. A to się głupi chuj zdziwi. Jedyne co się boję, że gdzieś tu w końcu napotkamy na jakiegoś bossa. Pu! Bardzo ładnie. Prawie wszystko. O zimy. Muzyczka jak się budziłeś w The Forest chyba. Wchodzimy! Co tu jest? Ej. Jesteśmy od razu w jakiejś dużej komnacie. O, tu jest łódka, spoko. A raczej bardziej jakiś kajak. Czachy, spoko. Amunicja, bardzo chętnie wezmę. I skrzyneczki. A w nich ciekawe rzeczy. Jednym ruchem wszystkie. Puf. Oj! Czyżby... Nie, no teraz strzelam. Nie wiem o co chodzi. Coś związanego z kultystami, ze złotą maską. Na 100%! Co to tak mnie mocno poturbowało? Czym? Co to jest? Są normalne! Co? Ej, to się świeci! Co? Ej, boję się! Czemu jeden się świeci? Jak kurczę młody Bóg. Spadam stąd. Nie no, żartuję. Już mówiłem, pupu to pupu! Ej, mocny, co to jest? Boss? Czyżby boss? Nie, chyba nie. Nie macie. Dziękuję bardzo. Nie, to ten się fuck! Nogi! Wow, shit! Nie! Leki! Nie mów, że się prowiant nam zepsuł. Chyba nie. Nie wiem. Kościsty... Nie. Paskudny pancerz. Co to ma być, kurde? Aż tu! No. Pu. Tylko straciliśmy na tych trzech cały paskudny pancerz. Trochę teraz zwątpiłem w swoje umiejętności, bo wcześniej było skill. Podczas tego na raz się wzięło, a teraz co? Gówno tam wiecie. Nie wiem, może to był jakiś boss. Jakoś dziwnie się poruszał, z tego co patrzyłem. Co my tu mamy? Namalowane najprawdopodobniej złotem. Tu cały czas coś jest. No mówię, pu nie ma gościa. Dziękuję bardzo. I tu coś... Ktoś jeszcze coś jest? Czyżby? Trzeba to sprawdzić, bo znowu jak mi coś zrobi jumpscare, to nie ręczę za siebie. Z tego co widzę, to poza linami niczego tu już nie ma. Kurde. Mówiłem właśnie o jumpscare'ach. Oh shit! Co się tak bierze znikąd? Pu! Już! Szybko. Ty, czemu ja korzystam z tego? Jak gdzieś tu przecież miałem latarkę. A mam przecież full baterii. Chyba. No. Come on. Teraz już jesteś od razu lepiej. Teraz na pewno tu nic nie ma.
Teraz znowu coś wyskoczy. Dobra, chyba jest dobrze. Idź, Stefan, nie bój się. Światło widzę. Ciekawe, ciekawość. Więcej światła widzę. Co to jest? Nic tu nie ma? Wow, shit. No ktoś se tu robił kociołek. Bardzo dobrze się bawił. Mogę wziąć? Mogę wziąć, fajnie. Nie wiem po co, ale może się przydać. Tutaj widzę, że jest po prostu, no, taka bardziej jama do robienia kociołka. To jest ciekawe w ogóle. Czy mutanty mogłyby, nie wiem, właśnie jeść takich ludzi? Wiecie, w sensie, że używałyby garnków? Przywiązywałyby ich? Nie sądzę. To jest w drugiej oświetlonej wnęce i trzeciej, czwartej i drugiej. Normalnie to się świeci. Ciekawe. To jest jakaś ruda. Coś nie coś o niej słyszałem. Tu coś jest? Nic. Woda. Ale na szczęście mamy akwalung zarąbiście. Słyszałem coś tam, że może kiedyś w jakimś update'cie można będzie tą rudę wydobywać, coś w tym stylu. Że ta organizacja, która zrobiła właśnie bunkry... Oh shit. Właśnie tu przyleciała po tą rudę. Ciekawe. I tu nic nie ma przecież. A jednak... Nie. Ej. To tyle? Nie, tu... Tu jest coś więcej. Dobra, spoko. Oh yeah. Mam nadzieję, że nie zrobiliśmy wielkiego kółka. Ale zaraz coś nam wyskoczy na ryj. I powie, że nie, nas tu nie było. Tak, nas tu nie było. Oh shit, palczasty. Zobaczymy, jak się siecze. Nic nie widzę. Flara. Dobra, palczasty. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z moją nową kataną. Ej, mamy tu nową maskę. Fajnie wygląda. Dobra. Pamiętajcie, co luwajcie w nogi. Dobrze jest. Katana leci w ruch. Yes! Już wstał! Znowu jakieś oświetlone pomieszczenie. Tutaj dalej coś jest? Kolejne? Chyba żeśmy tu byli. Tu jest kociołek, czy go nie ma? Nie ma. Ciekawe. Mogę sobie zjeść rękę, mogę sobie zjeść nogę, ale głowy już nie. Coś słyszę. Fuck! Dzień! Katana jest piękna na takie... Dzieci. Uuu, cholera. Co to jest? Dziękuję bardzo. Ej. O tym nie słyszałem, że jest jakaś broń inna. Gdzie ona jest? Pokazuj. Co to jest? Oh shit! Snajperka? Dobre! Podoba mi się! Co to jest? Jak to opisała gra? Karabin! Jeszcze lepiej! Nie wiadomo, na jakie to jest amunicje, ale spoko. Tu jest nasz ziomeczek z helikoptera i mamy nawet chyba do tego amunicję. Aha. Nie ma tego więcej? Szkoda. Oż! Ty kurczę mały gówniarzu. Chodź tu. Pu, nie macie. Dziękuję. Jednym hitem. Zarąbite. Dobra. Tu chyba coś było. Tak czy nie? Jest! Mamy karabin. Oh shit. O! A! Napinają się! Kurde!
Trafaj, trafaj, synek. Wszystkie? Już nie. Chciał nawet wziąć od tyłu. A słyszę podczas tego! Dobra, chill. O, wkurzył się. Łuk. Na czuja. Trafiłem czy nie? Trafiłem! Chyba trafiłem. Trafiłem! Już nie ma go. Bardzo ładnie. Gdzie jest? Nie da się. Siekierą się nie da się. Czego oni bronili? Tu coś jest. Na 100%. Lina do góry? Aha. No i oczywiście... No i oczywiście ruda. To tyle? Oko. To jest na górze. Nie sądzę, żeby to było wyjście. Ojej, ale to jest ten klimacik, jak był w The Forest. Wchodzimy do jaskini. Jest góra, ale to nie jest wyjście. Nic ba... Co? Nie! Nic się nie stało. Okej. Okay. Co to była za komanda? Już widziałem jakieś, nie wiem, sceny z końca gry. I to przypominało to. Ale wiem, że nie jesteśmy... Ale wiem, że nie jesteśmy na końcu gry. To mi przypomina przecież... Wejście do... Bunkra Sahary. W pierwszym The Forest były takie... Jak się to nazywało? Fundamenty. Pamiętam. Na samym końcu były normalne drzwi. Znaczy normalne. Normalne pancerne drzwi. I to było takie dziwne, wiesz, grałeś, nie wiem, z kilkanaście odcinków The Foresta i nagle widzisz technologię. Jest ciekawy, jest coraz grubiej. Nie widzę tu na szczęście, wykrakałem. Co to jest za GoPro w ogóle? Weź, może później, jak się z nimi uparamy. Nagramy vloga Aska. Już go nie ma. Tu jest kolejny. Coś mnie bije. Jest jeszcze jeden za plecami. Po. Bardzo ładnie, ale muszę mieć energię. A trudno mieć energię, jak się zapierdala do tyłu. Gdzie on jest? Tu są oba. Oh shit, to było mocne. Coś tu jeszcze jest? Bo nie, mogę skurować. Dobra, ta batalia właśnie mi uświadomiła, że energia, szczególnie z kataną, jest kluczowa. Dlatego muszę coś zjeść, muszę coś wypić. Zapasy na czarną godzinę. No. I jest teraz zarąbiście. Nie mów mi teraz, że jesteś zmęczony. Co tu jest? Nie będę mógł się cofnąć. Tutaj polecę jak na zjeżdżalni, zgaduję. Tak? No pewnie, że tak. Tym lepiej dla nas. Let's go, leć, Stefan. Mogę manewrować jakoś? Mogę? Chyba tak. Mogę. Ty. Dzień dobry. Jak w akwaparku. Więcej budowli z tej dziwnej rudy. Nieźle. Czuję się znowu, tak samo jak było w tym odcinku. Czuję się jakbym był w Skyrimie i chodziłbym po ruinach krasnoludzkich. Tam też było coś podobnego. Ale... Kurczę, ta latarka więcej zasłania niż mi pokazuje. Oj, palczasty. Poza nim chyba nie widzę nic innego. Rozwalmy go. Rzućmy tak o, dobrze. Teraz łuk. Bardzo bym chciał użyć. Ale mamy mało amunicji. Jedną? Na palczastego ten aż nie wypada. Nie trafiłem! Nie zbliżaj się do mnie! Pięknie! No. Wstał od razu? Ej! Zwykle nie wstają. No to jeszcze raz. Cofa się. Ła, shit!
cofa się normalnie. Palczasty się cofa. Ja myślałem, że to, nie wiem, jest jakiś... Wiecie... Bezmózgi mutant, ale on się cofa. Czyli może jakoś ogarnia sytuację. Ciekawe, ciekawe. Oj, 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 z tym już jest problem. To już takich fajnych nóg nie ma. Nie wiem, jak to pokonać. Ale pobawmy się trochę. Przewziąć zapalniczkę? Czy samo The Forest ogarnie? Nie, nie, on nie ogarnie. Trzeba wziąć zapalniczkę. Oh, shit! Szybkie to jest! Gdzie? Teraz na stówę cię zobaczę. Dobrze. I on... Chwalę się, mam to wyrąbane. Dobra. Czego można na tobie użyć? Może nie. Coś na odległość. To strzałami będę cię, kurczę. Co się stało? Jeden! Myślałem, że rozwaliłem jednego, a drugi żył. Ej, nic nie widzę! Widzę tylko strzały zbliżające się do mnie. Ej, w sumie wystarczy. Lara by się przydała. Oh shit, kolejny palczasty. Ej, robi się grubo. Nie wiem, co nawalać na początku. Prąd na mutanty słabo działa, z tego co kojarzę. Już! Bardzo ładnie. Nóżka poproszę. Dziękuję bardzo. Cofam się? Nie cofam się! Znowu padł. Puu! Jeszcze raz! Puu! O, fuck! Dobra. Zaryzykuję i spróbuję go wpłynąć! Udało się! No i ryzyko się udało. No, ryzyko się powiodło. Czy wróć. Ryzyko się bardziej chyba opłacało. Tak więc, no panie palczasty, było zajebiście. Daj mi skórkę. I nie wiem, no. I nie wiem. Chcesz kogoś pozdrowić? O, to jest GoPro, że można witać. Co to jest? Kultysta! Mówiłem! Mogę przybliżyć się, zajebiście! Ciekawe. Zbiorowe samokropnięcie? Teraz teoretyzuję, ja się nie znam na tych teoriach, kurczę, z The Forest. Ale czyżby przez tych kultystów, nie wiem, przyszły na tą wyspę demony? I później one zamieniły kanibali w takie coś-ie? Możliwe? Co tu jest ciekawego? Kultyści! Ty w takim dość dobrym stanie. Ciekawe. Wiecie, z naszych szczególnie na plaży to zostawały kości. Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Jest genialne, że to się samo świeci. Co jest dalej? Ja jestem ciekawy. Dziura. Znowu nie możemy się wrócić. Zarąbiście. Czemu ja znowu korzystam z zapalniczki, latarka? O, 1000 razy lepiej. O! I widzę już wszystko. Dobra, niech ten mały pyrtek na początku do mnie podejdzie i palczasty mi nic nie zrobi! Dobra, wyszli stamtąd, czyli tam też coś jest. Dobra. Jak to za pieprzo? Dobra, rozwalamy gnoje. Rozwalamy małe gnoje. Ale kurde, małe gnoje są też szybkie. Dobra, udało się! Jeden, gdzieś tu chyba był drugi. Albo nie. Nie wiem. Jest, słyszę drugiego. Szukamy drugiego. Nie chcę, żeby jak będę rozwalał palczastego, cokolwiek mi przeszkadzało. Tam jest. Szybko, dobra. Palczasta tak jakby, no...
Coś tu cały czas jest. Trzeci? Przestałem cokolwiek słyszeć! Patrz, ty zniknął! Gdzie on jest? Zniknął. Tam jest, dobra. Flara. No standardowo. Ale nie sama. Oh fuck! Wkurzył się. Nie trafiłem? No, bardzo ładnie. Myślę, że tym kowbosem trzeba celować w drugą nogę. Tylko trzeba trafić właśnie. Oh fuck! Jak się rzucił! Dobra, celuj w nóżkę. Oh fuck. O, bardzo ładnie. Tam mogę wejść? Mogę. Co to jest? Motocyklista. Tutaj. Woda. To jak tam pójdziemy, to zgaduję, że nie wrócimy. O! Coś jest pod wodą w takim razie. Ciekawe. Słabe rzeczy. Nie no, come on, przecież to są... Przecież są skrzynki w jaskini, co to może być fajnego. Kiedyś byłem na wakacjach w Irlandii i widziałem właśnie takie skały. Były jakieś teorie, że to przez, nie wiem, wulkan, czy coś w tym stylu, znaczy... Przez magmę bardziej, że jakoś tak magma zastygła, że takie sześciokąty się pojawiły. Coś tutaj jest. Coś jest pod wodą, czy na wodzie? Pod wodą. No to schodzimy pod wodę. Tu nie wiem. Jakieś fundamenty, rury, czy cokolwiek innego, ale... Oj, już miałem powiedzieć, że się kończy. Ale się jednak nie kończy. No? Czym teraz, Sons of the Forest, mnie zaskoczysz? Coś słyszę już. Oh shit! Potrafisz pływać? Chyba nie. Wkurzył się. Jesteśmy... Krucyfiks. Dużo ich jest. Palą się. Dobrze! Dobrze, palcie się! Trzy, nie podchodź, nie podchodź. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Jeszcze raz, bardzo ładnie. Dobrze. Dobra, jeden został rozwalony, drugi zaraz będzie. Trzeci nadchodzi, widzę. A, trzeci. Też się pali, zarąbiście. Krucyfik jest zajebisty. A po prostu chciałem, ucieka. A, jednak nie, to był fortel. Bardzo ładnie. Na początku... Ja tylko chciałem mieć krucyfiks. A, tych kości już się nie da wziąć. Oh fuck! Już. Ja chciałem mieć tylko krucyfiks, bo słyszałem, że on jakoś, nie wiem, dekoncentruje mutanty. Więc, no... Mamy tutaj jakiś dowód, że mutanty są jakoś powiązane z tymi demonami. Coś tu jeszcze wyjdzie? Wiecie co? Myślę, że jak doszliśmy do etapu, że są demony, to jest grubo. Jesteśmy już, nie wiem, głęboko. Albo na jakiejś wyższej trudności. Już mutanty nie są dla nas straszne. Kolejny motocyklisto, kurczę... To przecież wygląda jak... Wrota w The Forest, co nie te czarne... FUCK! Pal się. Dużo tego jest tutaj. Ale się zesrałem! Dobra, chill, moc Boża, pamiętajcie. Proszę się cofnąć. A ja będę miał prawie za friko. Paskudne pancerze. No, sio. Jeden już padł. Czy się miota w konwulsjach. Dobra, chill. Kolejny idzie. Nie wiadomo, czy tam coś nie jest. Tam widzę, że idzie. Dobra. Już, pal się. Sio. Już nie wiem, co się dzieje. Myślę, palę się, no. Bardzo ładnie. Coś tam na stówę jeszcze będzie, jak przywitało mnie czterech, to jest niemożliwe, że tu ich było trzech.
No, za fraję. Za lekki jumpscare, ale to tak jakby za darmo. Coś tam jest, świeci się tam coś. Podchodzę, podchodzę. Ej, gdzie jest reszta? Znikła? Nie, tutaj jest. Co to jest? Mamy jakąś zbroję. Ciekawe. I te kosmonauty się do tego modliły? Nie wiem, w sumie czy to już jest kosmonauta, czy... Kosmonauta, no... Co jest grane? Na początku myślałem, że to nie jest, nie wiem, jest strój motocyklisty, ale... To jest... Ewidentnie kosmonauta. Albo coś koło tego. A te demony bardzo przypominają kosmitów. Przypadek? Co tu jest? Wyjście? Myślę, że tak. Co żeśmy dostali? Jak wygląda ta zbroja? Gdzie jest ta zbroja? Pewnie jest w zbrojach. Jest coś takiego. Fajnie to wygląda. Co to robi? No i co? Piszcie w komentarzach, jak wiecie, do czego służy ta zbroja. Myślę, że to jest takie coś aka nie wyczerpuje się, ale jest słabe, wiesz, w sensie, że mniej dostaje obrażeń. Ty. To jednak nie jest koniec. Co tu jest dalej? Jestem bardzo ciekawy... O, prawie spadłem. Do czego to jest przywiązane? A, to jednak może być koniec. Ale wysoko to jesteśmy. No jest wysoko. Coś się tam drze cały czas w tle. Cały czas coś słyszę. Zaraz coś mi zrobi jumpscare. Znowu pojawi się Timmy ze starym. Ja to czuję. Nie, wychodzimy, wychodzimy. Oh shit. Robi krucyfiks na nich. No, cofają się. To się nie chce cofać. To jest po prostu... To jest czysty szatan w ludzkiej postaci. Gin. Wyciągaj tam kuszę! Kuszę. Katanę. No i straciłem jeden pancerz. Zarąbiście. Gdzie że się zgnoił? To co się zaklinowało się? O tak. Zajebiście. Albo nie. Ty. Mogę cię uderzać? Nie, no dobra, myślałem, że mogę cię uderzać, a za mnie... ty mnie nie uderzysz. Ale chyba nie mam jeszcze takiego dobrego skilla w tej grze! Nie, dobra. Łuk. Straciłem już połowę paskudnych pancerzy. Zajebiście. Łuk, no co innego. Przynajmniej, że cię widzę mniej więcej, gdzie jesteś! Chodź. Tutaj jest światło przecież. No chodź tutaj. Oh shit! Jaki ty szybki jesteś! I przewaliłem światło, nie wiem gdzie co jest. Nie widzę nic. Ej, jak się to zbliża szybko! Ej, to jest niepokojące strasznie. Okej! Bardzo ładnie. Nie no, najbardziej się lękam właśnie tego tutaj mutanta. Chyba. Myślę. Opalczasy to już... Strzała w nogę i go nie ma. Ale ten jest zdecydowanie taki bardziej morderczy, że trudno go, nie wiem, unieruchomić. O, jest powierzchnia! I... Tu na stówę coś będzie. Tylko gdzie? Oj! Pizzy. Dobra, katana. Na tych gnojów jest najlepsza katana. Jest to po prostu piękne narzędzie. One nawet nie ogarniają. Pół nie macie. Dziękuję bardzo. Tutaj był drugi i się zbliża do mnie. Jest trzeci. Nie macie. Dobra, energia by się przydała. Jak to strasznie się zbliża do ciebie. Kuwa! Oh, fuck! Mocnyś. Co jest grane? To... Panie, celuj w niego! Kurde! No jakiś szatan! Bez kitu, co się dzieje? Co on tak poniewiera? Gin!
Rąbany! O, dość. Nie chcę stracić znowu wszystkich pancerzy. Co tu się dzieje? Ten znowu to jest jakiś... Ty co? Nie widzi mnie? To jest znowu jakiś świecący. No mówię, to jest jakiś mocniejszy. Na 100%! To jest niemożliwe, żeby taki jeden tak... był taki mocny! Ej! Ale dobrze przynajmniej, że świeci w ciemności. Łatwiej go trafić. Co to jest? Dobra, dziękuję bardzo. Co to było? Jak to mnie obiło? Dobra. Do świecących się lepiej nie zbliżać. To już jest zapamiętane. Dostanę z niego chociaż dwa pancerza? Pewnie nie. Tak! Ciekawe. Właśnie coś mi nie pasowało. Wcześniej, jak wchodziliśmy do tego cave'a, były dwa? Wróć. Były trzy te mutanty i mieliśmy cztery paskudne pancerze. No i się wyjaśniło, o co chodzi. No, come on. Tego bez głowy rozwaliłem jednym hitem. A tego, kurczę, biorę, tnę i się nic nie dzieje. Dobra. Mam nadzieję, że nie ma świecących polczastych. Dobra, na początku jak żeśmy wchodzili, myślałem, że nie wiem, od niego się jakoś dziwnie światło odbija, ale teraz wyłączyłem latarkę. Celowałem do niego z łuku, on się normalnie w ciemności świecił. Nie wiem, nowa mutacja? W tym stylu? Mam nadzieję, że to nie wychodzi z jaskini. Nie chciałbym, nie wiem, mieć z nim do czynienia pod płotem własnym. To już jest koniec? Oczywiście, że nie. Ale nie ma przynajmniej świecących. Nie, tu już znowu jest tak ciasno. Nic nie ma. Wykrakałem. Schodzimy na dół. Okej. Nie odzywam się następnym razem. Okej. Żelnia. Tam coś jest. Znowu jakiś taki szerszy ten korytarz. Tu znowu będą przeciwnicy. Albo nie? Nie słyszę syczenia. Jednak coś tu jest! Nie świeci się w ciemności? Nie boję się tego! Nie macie. No, bardzo fajnie. Tak powinno właśnie być. A nie, że ja coś kurczę tnę moją piękną kataną, a to wstaje. I... daję mi haka i ja odlatuję. Come on. Tak świat nie powinien działać. Kolejne? Ciekawe. Cóż. Coś mnie bije! Ty partyzancie rąbany! Chodź tu! Dziękuję bardzo. Cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Co będzie tam, dowiemy się w następnym. Dzięki, że dogadaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć!